Przyglądaliście się kiedyś dużym statkom? Ja zauważyłem ostatnio coś ciekawego. Niezależnie od tego, czy jest to statek wycieczkowy, tankowiec czy kontenerowiec, spodnia część kadłuba jest przeważnie pomalowana na czerwono. Może i czerwień zapewnia ciekawy kontrast barw, ale przecież i tak tego nie widać pod powierzchnią wody, więc o co chodzi? W epoce żagli statki robiono z drewna. Żeglarze pokrywali podbrzusze statku farbą z dodatkiem miedzi, aby chronić kadłub od glonów, pąkli i żerujących na drewnie robaków. Miedź nadawała farbie czerwonawy odcień. Dzięki temu statek nie obrastał tak bardzo morskim osadem. Obrastanie powoli niszczy kadłub, czy to drewniany, czy metalowy, ale obciąża go też do tego stopnia, że statek porusza się wolniej oraz zużywa więcej paliwa. W dzisiejszych czasach specjalne składniki, skutecznie chroniące przed osadem morskich organizmów, można dodać do dowolnej farby, ale kadłuby nadal maluje się na czerwono w ramach żeglarskiej tradycji. A na morzu tradycja rzecz święta. Na kadłubie dużego statku znajduje się też zwykle szereg liczb malowanych od dołu ukośnie w kierunku dziobu. Rzucają się w oczy na czerwonym tle. Liczby te wskazują, jak bardzo obciążony jest statek i ile ładunku może jeszcze zabrać na pokład. Im cięższy fracht, tym jednostka głębiej zanurzona jest w wodzie. Niestety, żadna ilość ochronnej powłoki nie uchroni całkowicie kadłuba przed szkodliwym nalotem pąkli i innych farfocli. A jak już kadłub obrośnie, morskiego korzuszka bardzo trudno się pozbyć. W portach z zasady nie wolno czyścić kadłubów, ponieważ mogą się na nich znajdować przywiezione z dalekich stron obce gatunki morskiej flory i fauny, potencjalnie groźne dla lokalnego ekosystemu. Napiszcie w komentarzach, jeśli znacie jakieś intrygujące, okrętowe fakty albo macie jakieś dodatkowe pytania. Ja mam na przykład całą stertę ciekawostek o dużych statkach pasażerskich i transportowych. To Was pewnie zaskoczy. Prawie 95% transportu towarów na świecie to spedycja morska. Zdecydowana większość tego, co widzicie w każdym sklepie, ubrania, elektronika, żywność, przypłynęło na statku. Właśnie w tej chwili na całym świecie przewozi się jakieś 20 milionów kontenerów. Każdego roku od 2 do 10 tysięcy kontenerów wypada ze statku i tonie w morzu. Miejmy nadzieję, że nie te z waszymi przesyłkami. W ciągu roku przeciętny kontenerowiec pokonuje trasę równą 3/4 drogi na Księżyc i z powrotem. Największy transportowiec może zabrać na pokład 18 tysięcy kontenerów wypełnionych 745 milionami bananów. Skurkowany! W standardowym kontenerze zmieści się ponad 8 tysięcy pudełek z butami. Wiem, że brakowało Wam tej informacji. Konglomerat Maersk jest największym operatorem w żegludze kontenerowej od 1996. Gdyby wszystkie kontenery transportowane przez tę firmę ułożyć na stosie, miałaby ono wysokość 7530 wież Eiffla. Gdyby postawić je jeden na drugim, miałyby prawie połowę obwodu Ziemi. I wreszcie, gdyby przeładować cały fracht firmy Maersk na ciężarówki, linia samochodów ciągnęłaby się na 100 km. 1/3 załóg statków na otwartym morzu nie posiada żadnego sposobu komunikacji z resztą świata, a zaledwie 10% żeglarzy ma dostęp do internetu. Sektor transportu morskiego jest jednym z największych pracodawców na całym świecie. Pracuje w nim ponad 1,5 miliona marynarzy. Silnik kontenerowca ma ponad 1000 razy większą moc niż silnik przeciętnego samochodu osobowego, a mimo to taki statek nie porusza się szybciej niż 42 km na godzinę. Statki wycieczkowe są równie niemrawe jak towarowe, płyną z prędkością około 37 km na godzinę, to dlatego każdy rejs ciągnie się w nieskończoność. Jeśli macie lęk wysokości, lepiej unikajcie statków wycieczkowych. Niektóre z nich mają wysokość 16-piętrowego budynku. Statki wycieczkowe często uczestniczą w akcjach poszukiwawczo-ratunkowych. Nie zdziwcie się więc, jeśli podczas rejsu wasz statek nagle zboczy z trasy, żeby wyłowić z wody kilku nieszczęsnych rybaków. Zdarza się to częściej niż przypuszczacie. Statek rejsowy może otrzymać wezwanie o pomoc albo po prostu natknąć się na uszkodzoną, unieruchomioną jednostkę.
Po katastrofie Titanica zmieniono przepisy tak, żeby na statku zapewniony był sprzęt ratunkowy dla każdego pasażera. Pewnego razu właśnie to było przyczyną zatonięcia statku. Zdarzyło się to w 1915, kiedy SS Eastland płynął przez Wielkie Jeziora. Jednostka miała na pokładzie całą furę tratw, łodzi, kół i kamizelek ratunkowych. Waga dodatkowego wyposażenia spowodowała, że w pewnym momencie statek przewrócił się do góry dnem i zatonął. Ale hej, przynajmniej dla wszystkich starczyło kamizelek. Kabiny na statkach wycieczkowych buduje się osobno, inaczej nie byłoby jak ich wybudować. Po ukończeniu kabiny są dostarczane do stoczni i montowane na statku. Co ciekawe, kabiny i statek są najczęściej budowane przez różne firmy. Niektórzy armatorzy oferują swoim klientom wielomiesięczne rejsy. Jest na przykład rejs trwający 245 dni, podczas którego uczestnicy zwiedzają 6 kontynentów, 51 krajów oraz 112 portów. Może i bym się zapisał, gdybym miał pod ręką jakieś 400 tysięcy złotych. Dużo, dużo czasu i gdyby nie choroba morska. Kotwice statków wycieczkowych są masywne, przeciętna waży ponad 11 tysięcy kilogramów. Nawiasem mówiąc, to tyle co dwa afrykańskie słonie. Między innymi dlatego statki tak rzadko zarzucają kotwice. Może ona zdewastować delikatny morski ekosystem. Łapy i pazury kotwicy, tak się nazywają, serio, zahaczają o dno i podczas wciągania wyrywają całe jego fragmenty. Kabiny statków wycieczkowych są metalowe, a to z potrzeby zachowania bezpieczeństwa pożarowego. Bardziej się przez to nagrzewają w upały, ale przynajmniej można na nich wieszać magnesy. Podczas tygodniowego rejsu statek zużywa 800 kg kawy, 4000 kg sałaty, 45 tysięcy jajek oraz 20 tysięcy lodów w rożku. Ale co w takim razie jedzą pasażerowie? Duże statki rejsowe są niczym pływające miasta. Mają nawet swoje własne systemy filtracji wody, zatem podczas rejsu swobodnie możecie pić wodę z kranu. Na każdym statku wycieczkowym jest lekarz i pielęgniarka, w zależności od rozmiaru jednostki więcej niż jeden, ale nie ma dentysty. Jeśli w trakcie rejsu zaczyna boleć was ząb, musicie czekać, aż statek przybije do kolejnego portu. Każdy pasażer statku wycieczkowego wie, że w kabinie jest raczej spartańsko i nudno. Aby zapewnić pasażerom rozrywkę, niektórzy armatorzy instalują w kabinach tak zwane wirtualne balkony. Ogromne ekrany LCD od podłogi do sufitu, pozwalające w czasie rzeczywistym obserwować, jak zmienia się krajobraz wokół statku. Statki wycieczkowe potrzebują olbrzymich ilości paliwa. Każdego dnia na morzu duży rejsowiec spala około 460 tysięcy litrów paliwa. Produkują też masę zanieczyszczeń, 26 milionów litrów rocznie. Liczne kamery na statku wycieczkowym są montowane nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Załoga obserwuje przez nie zachowania pasażerów, aby dowiedzieć się, które miejsca i atrakcje na pokładzie cieszą się największą popularnością, a nawet aby określać optymalne pory posiłków. Materiał z kamer pomaga załodze jak najlepiej spełniać potrzeby pasażerów. Największy statek wycieczkowy na świecie ma ponad 2000 członków załogi. Takie jednostki są niewiarygodnie drogie, budowa jednego może kosztować nawet 4 miliardy. Statki wycieczkowe są większe niż się zdają na pierwszy rzut oka, a to dlatego, że połowa pokładów znajduje się zwykle w zanurzonej części kadłuba. W przeciwieństwie do kabin pasażerskich, kabiny sypialne dla załogi mieszczą się właśnie pod poziomem wody, dlatego w nocy na statku wycieczkowym raczej nie spotkacie wielu członków załogi, chyba że na wachcie. Dobra, wystarczy wam tych rewelacji. Podnoszę kotwicę, odrzucam cumę, wyruszam na morze i pewnie puszczam pawia przez burtę. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też dla was mnóstwo innych ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.